Miejsce trzecie i Puchar Komendanta Szkoły Policji w Słupsku w klasyfikacji generalnej pierwszych ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji zdobywa oddział prewencji policji w Białymstoku. Drugie miejsce i puchar dyrektora Głównego Sztabu Policji, Komendy Głównej Policji w klasyfikacji generalnej pierwszych ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji zdobywa oddział prewencji policji w Bydgoszczy. Bydgoszcz! Puchar Komendanta Głównego Policji za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej pierwszych ogólnopolskich zawodów dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji zdobywa Oddział Prewencji w Szczecinie. Puchar oraz nagrody pieniężne dla zawodników wręczy Komendant Główny Policji wraz z panem ministrem Grzegorzem Karpińskim. Myślę, że to, że byliście w Niemczech na zawodach, to też przyczyniło się do waszego sukcesu, bo widzieliście, o co chodzi, trochę więcej. Dzięki panu generałowi. Gratuluję serdecznie. Szczecin! 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 Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję wspaniałej organizacji. Dziękuję panie ministrze. Puchar zastępcy komendanta głównego policji za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji film promocyjny zdobywa oddział prewencji w Olsztynie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Puchar przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dla dowódcy najlepszego oddziału prewencji policji zdobywa pan młodszy inspektor Ryszard Gan, dowódca oddziału prewencji policji w Szczecinie. Wszystkich zawodników oraz dowódców oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji Zarząd Główny NSZZ Policjantów ufundował pamiątkowe odznaki zawodów. Komendant Szkoły Policji w Słupsku fundował dla dowódców oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji policji okolicznościowe grawertony. O wręczenie ich poproszę pana inspektora Jacka Gila, komendanta Szkoły Policji w Słupsku, w towarzystwie pana inspektora Krzysztofa Lisa, dyrektora Głównego Sztabu Policji. Pierwszy serdecznie wam gratuluję tego, że odważyliście się tutaj przyjechać, że odważyliście się zmierzyć z koleżankami i kolegami z całego kraju. I po trzecie gratuluję wam wyniku, który osiągnęliście. Kiedy leciałem dzisiaj tutaj, zastanawiałem się, co mam do was powiedzieć, żeby uświadomić rolę, jaką pełnicie w codziennej służbie w społeczeństwie, ale odpowiedź na to pytanie znalazłem w dyplomach, które przed chwilą wręczałem. Każdy z was, który przychodzi codziennie rano do pracy, który przychodzi codziennie rano do służby, na koniec dnia może powiedzieć, że służył temu, kto jest najsłabszy w naszym społeczeństwie. Bo to na was, policjantach oddziałów prewencji, spoczywa szczególna rola służenia tym wszystkim, którzy są najsłabsi. I dzisiaj wykazaliście w tych zawodach swój profesjonalizm. Nigdy nie pozwalam na to, żeby to wszystko, z czym się borykamy, i ja jako minister odpowiedzialny za funkcjonowanie policji, ale jeszcze bardziej wy, jako policjanci, którzy często w środkach masowego przekazu jesteście pokazywani z nieudanych interwencji. Nigdy nie pozwalam na to, żeby taki obraz policjanta dominował w polskim społeczeństwie, a wy wszyscy, jak tutaj stoicie, udowodniliście, że on jest nieprawdziwy. To był pierwszy turniej, długo wahaliśmy się, jak to zrobić, ale po zeszłorocznej wizycie z pododdziałem ze Szczecina w Niemczech na takim święcie oddziałów prewencji Policji Federalnej postanowiłem, że coś takiego zorganizujemy. I tak trochę mówiąc żartobliwie, kiedy na mecie jeden z ludzi ze Szczecina powiedział, że oszukano go, bo było bardzo ciężko, jeszcze gorzej niż w Niemczech, no trochę oczywiście to żart, ale myślę, że to spełniło wasze oczekiwania. Ja chciałbym, żeby to było wasze święto, tak jak powiedziałem w Duderstadt w Niemczech, to było święto oddziałów policji, oddziałów prewencji Policji Federalnej i myślę, że to też dla was powinno być jakieś święto. Ja wiem, że nie wszyscy mogą wygrać, ale myślę, że bardziej liczy się zasada olimpijska udziału w tym przedsięwzięciu.
bo to też jest dla mnie ważne, abyście byli razem, abyście się spotkali tutaj na tej ubitej ziemi, a niekoniecznie jedynym kryterium oceny była walka 11 listopada, bo to jest zupełnie coś innego. Tutaj możemy popełniać błędy, one grożą najwyżej stratą punktu, a nie zdrowia czy czegokolwiek innego. Ale jeszcze raz gratuluję Wam udziału w tej imprezie. Mam nadzieję, że pozwoliło Wam to odetchnąć trochę od codziennych obowiązków, a jednocześnie sprawdzić się, porozmawiać ze swoimi koleżankami, kolegami, wymienić się doświadczeniami. Chciałbym serdecznie podziękować panu komendantowi Jackowi Gilowi za to, za organizację. To jest ogromne przedsięwzięcie, blisko 500 osób, które ćwiczy, ale do tego sędziowie, pozoranci, zabezpieczenie medyczne. To naprawdę jest ogromne przedsięwzięcie. Panie komendancie, bardzo serdecznie za to dziękuję. I myślę, że te brawa będą wyrazem tego podziękowania. Ja przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, pogratulować oczywiście wszystkim, bo pokazaliście Państwo, że polski policjant to sprawny policjant, ale pozwólcie, że w tym miejscu podziękuję szczególnie swoim współpracownikom. Ja dziękuję Panie Generale za podziękowania dla mnie, ale gdyby nie moja kadra, gdyby nie moi słuchacze, to na pewno to, co tutaj się wydarzyło, nie doszłoby do skutku. Szereg ludzi, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie, pozwoliło na rozegranie tych zawodów. Ale na pewno tych zawodów by nie było, panie generale, gdyby nie pańska decyzja i pańska determinacja. Jeżeli państwo pozwolicie, to podziękuję kilku osobom, a przede wszystkim panu generałowi, za to, że mieliśmy możliwość zorganizowania tych zawodów. Dziękuję serdecznie. I mam nadzieję, panie komendancie, że za rok się spotkamy, ale spotkamy się tutaj, na tej ziemi. Na to bardzo liczę i powiem szczerze, będę robił wszystko, żeby tak właśnie było, bo myślę, że nie mogę też zawieść swojej kadry, która mi się znakomicie sprawdziła. Za to jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję i pozwólcie, że teraz przez chwilę podziękuję wszystkim tym osobom, które się do tego przyczyniły. A na pewno, tak jak powiedziałem, był to komendant główny, był to pan komendant Popławski, był to pan dyrektor Lis, szereg osób, na pewno taką osobą również jest nasz gospodarz, pan Mirosław Wawrowski, dzięki któremu mogliśmy tutaj dzisiaj bardzo dużo potu i krwi oddać mojej równi. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie generale. Patrz na prawo, patrz! Panie ministrze, podinspektor Marciniak melduje zakończenie uroczystości. Dziękuję bardzo. Podziale, patrz! Podziale, spocznij!